Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz. Dzień dobry. W studiu prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jan Mazurczak. Dzień dobry. Panie prezesie, niedługo minie rok od uruchomienia bezpośrednich lotów z Dubaju do Poznania. Wcześniej, kiedy podobne rejsy uruchomiono do Krakowa, to w Krakowie, ale także na Podhalu pojawiły się tysiące arabskich turystów. Lato się skończyło. Czy w Poznaniu... Jest podobnie. Arabscy turyści ruszyli do poznania do Wielkopolski po uruchomieniu tych lotów z Dubaju? I jeszcze tysięcy arabskich turystów faktycznie nie ma u nas. Natomiast też trzeba pamiętać, że u nas mamy na raptem trzy loty tygodniowo. Tam są trzy loty dziennie. I to w zasadzie tylko jednych linii. Jeszcze są inne linie arabskie. Kraków czy w zasadzie Tatry i Zakopane to dzisiaj jeden z najpopularniejszych pewnie kierunków arabskich w Europie ale zajęło to kilka lat to nie jest tak że kiedy odpalono jeszcze przed pandemią te połączenia to natychmiast w pierwszym sezonie mieliśmy ten najazd my nad tym pracujemy myślę że ci którzy zostali na lato w Poznaniu pewnie trafili na arabskich turystów bo są charakterystyczni jednak no, ale to jeszcze pewnie nie jest, nie jest to. Chcielibyśmy ich więcej i chcielibyśmy więcej tych połączeń, bo trzeba pamiętać, że Fly Dubaj i połączenie do Dubaju, to z jednej strony oczywiście jest szansa, żeby od nas polecieć bezpośrednim lotem niespełna 6 godzin do Dubaju, czy żeby przylecieć do nas, no ale to jest też brama na świat, szansa na jedną przesiadkę w podróży do Azji, Afryki, Australii. Więc nam na tym połączeniu bardzo zależy także z punktu widzenia kongresów, konferencji i wielu wydarzeń w Poznaniu. A wracając jeszcze do tych arabskich turystów, chcemy iść drogą Krakowa, chcemy efekt Krakowa mieć tutaj w Poznaniu. Ja nie wiem czy Kraków spodziewał się tego efektu, więc my chcielibyśmy więcej turystów stamtąd. Natomiast nie sądzę, żeby aż takie liczby turystów, czyli z gramy z kraju w innej arabskich. lidze niż Kraków w turystycznej innej lidze. Nie, nie, to to, to znaczy, to w pewnym sensie też jest tak, że oczywiście Kraków ma zupełnie inne liczby, jeśli chodzi o turystów zagranicznych, niż Poznań. Natomiast Kraków trafił tutaj bardzo szczęśliwie. Natomiast jeszcze pamiętajmy, ci turyści przyjeżdżają do Zakopanego i w Tatry. Oni po prostu korzystają z lotniska w Krakowie, które jest blisko. To nie Kraków tutaj jest magnesem, tylko Tatry i Zakopane Natura wypromowało się ten sposób, wypromował się ten sposób spędzania czasu przez media społecznościowe. To jest ruch głównie wakacyjny i tam najbardziej podoba się brzydka pogoda, góry, możliwość wjazdu kolejką, możliwość coś, czego przejazdu mieszkającymi u siebie. Coś, czego oni nie mają, i bardzo nie chcę powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby tam było, bo tam wiele rzeczy, które się wcześniej wydawało, że są niemożliwe, się pojawiły. Natomiast no, ta skala jest ogromna. My monitorujemy, zresztą zapraszamy podobnych influencerów, którzy byli tam do nas i widzimy, że kiedy w lesie pod Poznaniem zaczął padać deszcz, to, na, to nagle wszyscy wyjęli telefony, zaczęli kręcić i mówić, że jest fantastycznie. dalej. deszczem możemy przyciągnąć arabskiego turystę? No, raczej I brzydką pogodą w Raczej, dla wakacji. raczej um, lasami, ra, raczej jeziorami, i jak przy okazji będzie padać i będzie chłodno, i żeby oni mogli nagrać, że piją o to gorącą czekoladę w lipcu i jest plus 18 stopni, to pewnie tak. No, my trochę się tu różnimy, bo mam wrażenie, że kiedy my nazywamy jakąś pogodę słabą w czasie wakacji, to dla nich jest właśnie idealna. Krótko, czy o tego arabskiego klienta warto się bić? To dobry klient dla branży turystycznej? Jest dobry klient, który wydaje dużo pieniędzy, jest grzeczny i przeważnie właśnie odkrywa czy docenia zalety brzydkiej pogody, o którą my tutaj tak to nazywamy. Natomiast, tak jak mówię, w tym połączeniu nie tylko chodzi o to, żeby przyciągać turystów z Dubaju i z Emiratów, to jest oczywiście też bardzo ważne, ale to jest dla nas brama, brama na cały świat. Dlatego. Tu chodzi o coś więcej niż tylko, żeby powielić przykład Krakowa. Latem, których turystów zagranicznych w Poznaniu było najwięcej? Z jakich krajów? Zdecydowanie Niemcy i Niemcy od lat są tym. Po blisko. Po blisko, bo znają, bo doceniają. To jest około 30 kilku procent. Jednocześnie jedna trzecia z tych niemieckich. Turystów to są mieszkańcy Brandenburgii, Berlina, czyli ci, którzy mają faktycznie najbliżej, ale też najlepiej nas znają. I, i tu się nie zmienia od lat. Na czyli drugim, 30% Niemców. Tak. Na drugim miejscu to jest około 16%, to są Amerykanie. I tutaj oczywiście ma to związek z obecnością dowództwa armii amerykańskiej w Poznaniu, ale my od jakiegoś czasu posiadamy też dane kart płatniczych i widzimy, że najwięcej tych turystów e, prywatnych pojawia się właśnie w okresie wakacji, i największe są wtedy wydatki z kart prywatnych. I to ewidentnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że m, turyści z turyści, znajomi prawdopodobnie osób związanych z armią amerykańską, bo to nie są tylko żołnierze, do których, których my sobie wyobrażamy, czyli młodzi ludzie w mundurach, tylko firmy, które obsługują też amerykańską armię, do nich po prostu ludzie w wakacje przyjeżdżają, być może z innych krajów europejskich, niekoniecznie prosto ze Stanów, no ale posługują się amerykańskimi kartami 16% podnaczymi. to dużo w porównaniu do poprzednich lat? To jest, to jest więcej. To jest, my z roku na rok widzimy coraz więcej E, mamy równie to w zależności od miesiąca, równie dużo Brytyjczyków i tutaj... Czyli Brytyjczycy na trzecim miejscu? Na trzecim tym... lub drugim to w zależności od e, miesiąca jeżeli mówimy o wakacjach, tutaj Amerykanie minimalnie wyprzedzają Brytyjczyków, natomiast pewnie w skali roku, jak spojrzymy na 12 miesięcy, czyli Brytyjczycy będą ciut, ciut wyżej e, tu mówimy o... no mamy bardzo dużo połączeń z e, wyspami mm, i... To jest też tak, że kiedy podpytujemy często turystów z Wielkiej Brytanii w informacji turystycznej, dlaczego zdecydowali się do nas przyjechać, albo co ich do tego nakłoniło, bardzo często wskazują po prostu uwagę na fakt, że jest dogodne połączenie i że zaliczają po kolei wszystkie miejscowości, Czyli których Szybko jeszcze... można tutaj przylecieć, szybko można szybko się dostać. Jakie to było lato w turystyce w Poznaniu? W hotelach było dużo gości w porównaniu do poprzednich lat? To było najlepsze lato w historii, jeśli chodzi o turystów i gości z zagranicy w poznańskich hotelach. I mówiąc najlepsze, to w zasadzie nic, nie powiedzieć, bo wcześniej, bardzo dobry mieliśmy zeszły rok. Mimo remontu w Poznaniu, obłożenie wakacje było między 58 a 59%. Obłożenie, czyli obłożenie liczba, hoteli, zajętych... liczba zajętych pokoi w hotelach, czyli jednym słowem, ktoś, kto ma 10 pokoi, no to ma średnio 6 zajętych, a 4 wolne. W w tym miesiącu, w lipcu i w sierpniu, czyli w te wakacje, to obłożenie przybiło 70%. Nigdy w historii poznańskie hotele wakacje nie były tak obłożone. Wakacje były raczej niskim sezonem, więc walczyliśmy niską ceną. A teraz po raz pierwszy jest tak, że no, hotele powinny być bardzo zadowolone. My cieszymy się dodatkowo, że obłożenie powyżej 70% w Poznaniu to już jest powyżej średniej rocznej, czyli nagle, nagle z niskiego sezonu, myśmy nawet nie przeskoczyli w sezon średni, tylko od razu wysoki w Poznaniu, który kojarzony jest z targami, kongresami, e, czyli gościem biznesowym, którego w wakacje nie ma. To wszystko zawniaczamy zagranicznym turystom, czy jednak ci krajowi też swoje zrobili? Bardzo dużo robią krajowi turyści Poznań. Jakkolwiek fatalnie to nie zabrzmi, e, skorzystał na pandemii, wtedy wielu Polaków zaczęło odkrywać Polskę na nowo i Poznań od czasów pandemii ma coraz więcej turystów krajowych. My już w zeszłym roku mieliśmy więcej turystów krajowych niż przed pandemią. Turyści z zagranicy dopiero w tym roku dochodzą do tego poziomu z 2019. Więc za tym gigantycznym sukcesem poznania, w wakacje, tak my tak to określamy, stoją przede wszystkim turyści, turyści krajowi. Teraz do poznania będą przeciągać jarmarki świąteczne już za półtora miesiąca. Pierwszy jarmark w połowie listopada to jest taki magnes, który przyciągnie turystów zagranicznych? Jarmarki faktycznie przyciągają turystów zagranicznych. Chyba takim największym wydarzeniem jest festiwal rzeźby lodowej zawsze w drugi weekend grudnia i tam mamy nawet loty czarterowe z południa Europy. Czyli to już specjalnie jest, tutaj przylatują, żeby Specjalnie przylatują, specjalnie łączą często Poznań z jarmarkami po niemieckiej stronie. Tu mamy przykład jednego z największych hiszpańskich biur podróży, które wcześniej miało pakiet Drezno-Berlin i proszę sobie wyobrazić, że zamieniło ten pakiet na Berlin- i Poznań, czyli no nie chcę mówić, że uznali, że poznańskie jarmarki są lepsze, ale pewnie uznali, że lepiej się sprzedadzą w połączeniu z Berlinem. I takich, takich grup mamy coraz więcej. My coraz więcej też wiemy o turystach, którzy przebywają u nas, ponieważ mamy dane i z telefonów, i dane z kart płatniczych. Więc pewnie w tym roku dowiemy się dokładniej, już nawet z jakich miejscowości ci goście do nas przyjeżdżają. Ale tak, oferta zimowa się super sprzedaje. Zresztą. Z tego co wiem, to jarmarki w tym roku zaczynają się bodajże 16 listopada i będą trwały aż do 6 stycznia, więc to też pokazuje, że ta oferta no, musi się cieszyć powodzeniem, skoro tak długo ten sezon zimowy będzie trwał. To jeszcze wróćmy do hoteli. 71% mhm. liczba obłoż obłożenia właściwie w lipcu i w sierpniu. Za mało mamy już hoteli. Będzie trzeba budować kolejne. Już to jest sygnał dla inwestorów, że można tutaj zarobić w Poznaniu? No, w tej chwili my często się do Wrocławia porównujemy i yy, jest taki, yy, taki wskaźnik w hotelarstwie, który pokazuje średni przychód z każdego dostępnego pokoju, czyli ile pieniędzy średnio przynosi jeden pokój i My w tym roku mamy wyraźnie ten wskaźnik lepszy niż chociażby we Wrocławiu, a będzie tylko lepiej, bo nie mamy jeszcze danych z września czy października, które zawsze były tym najwyższym sezonem w Poznaniu, cieszyły się najwyższą ceną. Jestem przekonany, że tych inwestycji będzie coraz więcej. Zresztą już w, zeszłym, w przyszłym roku przynajmniej trzy nowe hotele powinny się pojawić w centrum Poznania. Już y, takie, które będą oddane, a jeden być może z tego co wiem, jeszcze w tym roku uda się go. Oddać więc, myślę, że możemy się spodziewać od tysiąca do dwóch tysięcy pokoi w ciągu najbliższych dwóch lat. Nowych pokoi w hotelach Poznania. A to wysokie obłożenie latem oznacza też, że ceny w hotelach w Poznaniu są wyższe? One w zasadzie niewiele drgnęły w porównaniu do zeszłego roku i być może to też stało za tym sukcesem Poznania. Ale myślę, że hotelarze będą je powoli podnosić, bo. W wakacje te ceny są wyraźnie niższe niż w innych dużych polskich miastach. Jest pewna przestrzeń do tego, żeby te ceny podnieść, no ale zobaczymy. Być może specyfiką Poznania właśnie będzie to, że wakacje będzie nam zależało na tym, żeby nieco niższą ceną niż w innych miastach przyciągać, przyciągać turystów. To 71% obłożenia i w lipcu i w sierpniu łącznie to jest naprawdę. Kapitalny wynik. My coś średnio obłożenie mieliśmy chyba najwyższe w historii na poziomie 65%, więc proszę zauważyć, że to jest znacznie, znacznie więcej. Ja pamiętam, jak jeszcze kilkanaście lat temu obłożenie w wakacje było poniżej 50% i jak Branża y, oczekiwała i zacierała ręce na to, kiedy przebije 50 i wydawało się, że to jest maks tego, co Poznań może zaoferować. Więc Poznań w wakacje się podoba, ma bardzo ciekawą, zróżnicowaną ofertę. Jednocześnie nie jest jeszcze miastem zatłoczonym. No i pewnie zbieraliśmy teraz tę premię za y, zakończone remonty i być może za to, że niektórzy przekładali ten wyjazd jeszcze w zeszłym roku i zrealizowali go dopiero w tym. Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej organiz Organizacji Turystycznej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję.